Cześć. Słuchajcie, dzisiejszy film zaczniemy od rozpakowania, unboxingu mojej nowej przedtreningówki. Generalnie skorzystam sobie z wielu produktów i to nie jest żadna reklama, po prostu dla fazy, jako że dzisiaj będzie wyjątkowy materiał, będziemy robić maksy na martwym, to wspomożemy się troszeczkę iron pumpem. Bellissimo. Nowa otwarta, więc jeszcze nawet patrzcie, nie zbrylona. Ona ma 5 gramów bety i 5 gramów AKG na porcję, także użyjemy sobie jedną miarkę. Ona nie jest, nie tyle jest pobudzająca, to raczej pompująca. Tak jak mówiłem wam w szatni, testujemy sobie dzisiaj maksa na martwym. Ostatnio wrzucałem film, gdzie robiliśmy 220x4. No i dzisiaj przyszła kolej, żeby zrobić jedynkę. Spróbujemy cię zrobić ćwiarę 250 kg. Nie jest to może na przestrzeni trójboju jakiś imponujący wynik, ale nie jest to też moja docelowa wersja tego ćwiczenia, plus to jest dopiero początek. To jest dopiero początek budowania siły tutaj, ale jest to pewien kamień milowy, który dzisiaj chciałbym zrealizować. Także rozgrzewamy się i lecimy ciężarami do góry, aż do tego 250. Nie jestem pewien, czy to się uda. To jest dzisiaj atak. No ale nie ma co gadać, po prostu zweryfikujemy to za jakieś 20 minut, myślę. Jako że zależy nam na sylwetce, tutaj będzie bez żadnego sprzętu, oprócz oczywiście pasku na nadgarstki, także bez pasa, bez butów, bez kostiumu, 100% tak jak jestem, majtki tylko spodenki i bokserka, to wszystko. Waga aktualna dzisiaj, zaraz sobie sprawdzimy, ale myślę, że to jest jakieś 88, może 89 kg. Krzywo tu jest. Te wszystkie podesty tak mają. Jestem ciekawy, czy też tak macie na siłowniach, że wszystkie te podesty, one są po prostu powybijane od tych ciężarów i są często krzywe, że widzicie, że ten gryf, ciężko jest go tak ustawić prosto. Także pokombinujemy sobie, poszukamy sobie takiego fajnego miejsca, gdzie ta sztanga tak fajnie leży. O, tu jest ok. To jest to miejsce. Piąteczka, no i dokładamy 120 i co tam dalej, to zobaczymy. Potem już będzie mniej powtórzeń i dochodzimy do tej jednej bazowej, ostatniej serii. Tak się zaczyna dreszczyk emocji troszeczkę jak przed tym 200 na klatę. Jak było robione, że no wiecie, jest stres, bo czeka tutaj ciężki wysiłek. Do tego jednego powtórzenia dążymy. Kilka sekund wysiłku, a jest stres i jakby taka mobilizacja, żeby to zrobić, nie? No jednak to jest 250 kg. Może nie najwięcej na świecie, ale wciąż to jest ćwiera. Dobra, 120 i zakładamy paski. Żartowałem. Seria numer 2. Ja myślę, że teraz po prostu kolejne czerwone wyjadą na 170. Takie 2-3 ruchy, później jakaś dwójka i będziemy już jedyneczkę czaskać. Oczywiście specjalistyczna rozgrzewka miała miejsce, czyli rozgrzewanie się według własnego widzimisię, a w moim przypadku jest to po prostu najczęściej jej brak. I są to same serie wstępne. I wam też generalnie radzę, że jeśli nie macie z niczym problemów, strukturalnym wykonujecie ruch dobrze, bo tak naprawdę bez sensu robić jakieś aktywacje, mnóstwo jakichś ćwiczeń dodatkowych, bo to po prostu wam nie jest potrzebne. Skupcie się na tym, żeby sam ruch wykonywać dobrze. Wiecie, to też jest fajne i uczciwe, że ja tego nie robię jak inni youtuberzy, że zrobię ten wynik i po prostu to wrzucam i omawiam, tylko to się dzieje na żywo teraz. Jestem, nagrywamy, nie zrobiłem tego jeszcze, nie wiem, czy to zrobię. Ale przez to są emocje i ja też mam emocje. I wy pewnie też, że na filmie widzicie, że może się nie udać, może tak być i chuj, nie uda się to trudno, zrobi się to innym razem. Ale to, to się dzieje na żywo, to nie jest tak, że ja wiem, że to zrobię, bo nie wiem, czy to zrobię. Także jest mobilizacja i większa taka jak na zawodach, nie? Ja się czuję jak na zawodach przed kamerą, bo tak naprawdę wam to wrzucam, więc robię to na żywo tu i teraz.
170. Starczy. No i dwie paczki, no i tu się już zacznie, nie? Od 200 już się zacznie. Ładnie to wygląda. A wiecie, wiesz co jest najlepsze? Że niektórzy to po prostu zrywają z ziemi i robią z tym, nadgołek. Są pojeby na tym świecie. Ale na klaty 205 nie wyciskają. Chwila przerwy i lecimy. Też wam w ogóle powiem, po co ten martwy robię. No jednak jest to ćwiczenie takie, które na generalną rozbudowę pleców jest najfajniejsze. Czyli jeżeli mówimy o maksymalnej rozbudowie masy mięśniowej, no to ćwiczenie się będzie fajnie sprawdzać. Wersja klasyczna, ponieważ najszerszy będzie mocniej pracować, ze względu na większe zgięcie grzbietowe, plus też robienie martwego klasycznego i poprawianie jakby słabych ogniw w naszym ciele będzie się przekładać też na martwy ciąg sumo. No i na razie zaczynam od tego. To jest w ogóle wynik najlepszy, jaki miałem, mimo że ważę dużo mniej niż kiedy miałem poprzedni wynik najlepszy z większą wagą. Także jest to fajna baza na przyszłość. Zobaczymy, czy się zajawi na ten martwy tak, żeby go maksować. Natomiast póki co robię to stricte sylwetkowo. Także też ten wynik, na pewno są lepsi w martwym, ja tego nie ukrywam, ale dla mnie i dla rozwoju sylwetki to jest mega kamień milowy. A tak jak mówię, to jest dopiero początek zabawy. Jazda. To powinno pójść jak pestka, że tak powiem. Nie jak pestka, ale nie było jakiegoś specjalnego oporu. Mi się wydaje, że teraz najlepiej by było dać chyba 230 i potem to, co mamy zrobić. 230 będzie już ważyć na pewno. Ale... No co? No i tak ten wynik przyjdzie, 205 do zrobienia. Więc myślę, że nie ma co się też męczyć za bardzo, tylko żeby głowę przyzwyczaić do obciążenia. Lecimy dalej. Dobra, 230. Tu już będzie ważyć na pewno. Jakby miało nie ważyć, kurwa, jak to jest praktycznie. Nigdy, nie wiem, nigdy tego nie brałem w sumie na martwym klasycznym, nie? Bo nawet nie miałem potrzeby to robić. Nie. Kilka lat temu robiłem tym na raz. To był mój max. 230 klasyk. Zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Takie sobie dałem 3-4 minutki, myślę. No i jedziemy. Poszło. Nie lekko, ale poszło. W głowie się mieni. Nie było to jakiś boom z dołu. No ale jest zrobione. No powiem wam, że klatę się robi łatwiej niż to. Na klacie sobie leżysz, gniata cię ten ciężar, wyciskasz. Tutaj na to całe ciało trzeba zaangażować, spiąć. Na pewno jest to bardziej wymagający bój. Ale mamy 230 kg. Zostaje nam ostatnia seria, która będzie ciężka. Jestem tego kurwa pewien. Będzie mega ciężko i będzie walka. Albo pójdzie, nie wiem, czy to pójdzie, szczerze wam powiem. Ale będzie walka przejebana. Jak będą żygi i siki pod siebie, to musicie wybaczyć. Nie chcę nawet na razie o tym myśleć. No 230 nie było lekko. Na pewno nie było lekko, ale na martwym to jest tak w zasadzie, że już od 170 czuć. No to tak całe ciało pracuje, że tutaj nie mówimy o upadku jakby jednego mięśnia, tylko raczej całego ciała, więc
Nie sugeruję się na razie, po prostu mam, wiem co mam do zrobienia i tyle. I jak nie pójdzie, to nie pójdzie, no i tyle. Ale po prostu robię to jak się da i ile jestem w stanie z siebie wykrzesać całe białko, jakie w życiu spodziewałem, zgeneruję w tym momencie i nie ma wyjścia, no. Jakoś damy radę. To głowa to wiecie, głowa jest takim... Zawsze jak jest sytuacja stresowa, to głowa mówi, a nie, po co, ciężko. Nie. Nie ma takiej możliwości. Trzeba mieć jasno postawiony dalszy cel, a to, co tam pośrednio się tworzy, to trzeba odrzucić. Odpoczywamy i gaz. Ja myślę, że pomału można przystępować do tej serii. Jak robię klatę i robię sobie maksy, to wiecie, czuć, że jest klata spięta, że potrzebujesz chwilę przerwy. Tutaj macie ćwiczenie takie, że tak naprawdę całe ciało pracuje, ciężko jest zweryfikować, kiedy się już jest gotowym. I tak sobie daję ten czas, ale wydaje mi się, że chyba już więcej się nie zmieni. I trzeba jebać po prostu. Na styk. Kurwa jest, ale na takim styku, nie? Że już mnie odcinało. Na pewno puściło. Brzuch puścił, piersi puścił. Ale jest, kurwa. Jeszcze dawaj, 10 zobaczymy, jeszcze 10 zobaczymy. Nie no, zajebiście, kurwa, 250 zrobione. Powiem wam, że był taki moment przełamania na dole. Trzeba było to wytrzymać, że już po prostu już... Ale przeszło, jak już poszło do góry, to już wyszła fajnie. Zajebiście. I nie widziałem, ale chyba takie nawet bardzo na... czy techniczne. Technicznie w sensie na zaliczenie. Bo puściły plecki, ale zrobione. 250 kilo. Ćwiara w martwym. O dobrej wadze. Zajebiście. Elegancko. Jest. Dobrze, bałem się, że nie zrobię. Teraz do czystu. W sumie jest... Myślę, że jak potrenujemy, to... Nawet z niewielką wagą 300 kg jest do zrobienia. Elegancko. Pokaż mi to, jak to wyglądało. Powiem wam, zobaczyłem to zaraz i na kamerze wcale nie jakoś ciężko to wyglądało. Widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Psycha. I zastanawiam się, czy wiem nie więcej. Jak mam być szczery. Ale nie wiem, czy... Nie, głupota. Bo jest wszystko spoko. Po prostu treningowo lecimy dalej. Klasyczkiem. Dojdziemy dalej w serii. Zrobimy 260, bo to dzisiaj było ok, a jeszcze dzisiaj będę dla was jeden trening robił, także trzeba siły zostawić, a za dzisiaj wam bardzo dziękuję i standardowo będzie rozdanko dla was. Dobra, no dzisiejsza próba zakończona sukcesem, tak jak wam wspominałem wcześniej, na żywo to było, nie nagrywane i wrzucone potem i potem chwalenie się wynikiem. To było jak na zawodach dla was dzisiaj. Nie byłem przekonany, że to pójdzie. Wciągnięte 250, kamera pomaga. No i zgodnie z umową będzie rozdanko. Zrobię sobie hantlami 50-kami w następnym filmie. Będziecie mieć wynik, ile zrobię hantlami 50-kami na klatę. Osoba, która w tym komentarzu napisze i zgadnie, dostaje ode mnie kratynkę. Także zachęcam do komentowania. Druga sprawa, łapeczki musi być. Dajcie łapeczkę w górę, będzie 270 na następnym teście maksów. Powiem wam, że zastanawiałem się, czy 260 nie wciągać, ale... Nie, bo jeszcze mam dzisiaj do zrobienia trochę. Może i by poszło. Ale to było w sam raz, fajne powtórzenie. Bardzo dobrze, nie ma co też się za bardzo tyrać. I subskrypcje musi być. Dobijamy tam do tego wyniku dobrego, lecimy. Promujemy sporty sylwetkowe i trójbój. Także dzięki wam dzisiaj za uwagę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Elo.